Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi. Chciałbym was witać, powitać w tym jakże powitanym odcinku i ręce do góry, suko! Tak, kurwa. Myślałem, że co? Jestem nieuzbrojony. Kurwa, wszyscy tak myśleli. Wszyscy. I za każdym razem, jak się przeliczyli, błagali o litość. Teraz nie ma już, kurwa, takiej szansy. Wypierdalaj. Zjemy, bo cię urwę jaja i powieszę na drzewie. Rozumiesz? No. A tak. No. Także. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hard West. Nie wiem, czy moja imitacja Bogusława Lindy była w jakimkolwiek stopniu dobra. Tak czy siak, jebie mnie to. Mamy misję, w której możemy to zrobić na teoretycznie na cichacza. Po cichaczu tak. Taki. Albo możemy wejść tak, wiecie, z pompą, wiesz, tak na hardo. Jeb, jeb, jeb! I wszystkich rozpier. No, zabić, tak. Że moich wszystkich pozabijesz. I nikt nie będzie miał do nas pretensji. No, chyba, że. Nie wiem, musiałoby się coś zdarzyć, żebyśmy musieli dostać strój w pierdzie. No dobra. Co możemy zrobić? Tutaj ogólnie jest jeden typ. Tutaj ogólnie jest klucz, który mam zdobyć. I ogólnie tutaj jest dupa, którą mam uratować. Co ja mogę zrobić? O, i właśnie to jest coś, co powiedziałem wcześniej. Patrzcie, jaką mam broń tutaj. Ile mam osób tutaj? Gdzie jest ten pieprzony, kurwa, Chico? Nie ma go, a ja mam jego broń i to jest zajebiste. Okej. W tym momencie mogę go zaciukać, ale wolałbym się mimo wszystko rozejrzeć, zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. Nic ciekawego. No tutaj też nie ma nic specjalnie fajnego. Dobra. Dwóch gości. Dobra, ja tam, mi się wydaje, że ja tutaj tym tatinkiem zrobię jakiegoś deala, diabła, nie wiem. Stanę tutaj. Tutaj bierz mnie, tatę, otwórz. Okej, okay, masz już pełny zasłon. A ty idź tutaj. Nie wiem, kurde, biegnij. Skradaj się, cokolwiek. Motyw jest taki, że. O, a w sumie co tutaj jest? Ale tutaj nie mogę iść? Halo? Nie! Kurwa, moja głupoto, myślałem, że jestem Warren. Warren! Don't Warren, be happy! Co, kurwa, geniusz taktyczny. Wróć tu, tatę. No dobra, wracam, no kurwa, chciałem ci pomóc, synek! Nie, tatę, ja sobie dam rady, otec, idź tam, pierdol sobie. Na chuj. Ale ja mogę. O! Jest! Pod. Chuje, mogę obracać kamerę, zajebiście. Myk, myk, myk. Halo? E tu kto? Zastraszanie, strzał. No, mógłbym go zabić. A tamtego? Też mógłbym zabić. Kurwa. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Dobrze, ale nie o to nam chodzi. Tutaj jest zamknięte. Jak wygląda tutaj? Aha. Tutaj ktoś jest. Dobra. Zakończ turę. Warren! Not Warren, be happy. Dobra, a powiedz mi, jak wygląda tutaj? Jezu, kurwa, jak ty powolny jesteś. Dobra, zakończ turę. Ja wiem, że ja trochę wolno to robię, przepraszam. Ale, nie wiem, mam nadzieję, że można tutaj to jakoś, kurwa, taktycznie wziąć. No, kurwa. Otwier. Można to otworzyć? Tu nawet nie ma drzwi. To jest bez sensu. Dobra. Warren? You can open the door? Nie? Chuj. Może będę. Kurwa, ma bez sensu. Dobra. Chociaż? Nie, teraz mamy szansę zabić dwie osoby. Dobra. Więc to jest jakaś opcja. Później możemy się chować tutaj. Warren.
Dobra. Okej. Ty jesteś... A niego zestrzelić? Nie? Szuszka ma. Ile to zabiera? O kurwa mać. Nie zastraszenie strzał. 4. A jakbym tutaj chciał zrobić. Aha, za mało punktów fakt. Bruda się. Dobra. Jakbym chciał go zastrzelić, to za 4. Nie. Zmieńmy broń. Za 6. 100% skuteczności. Zajebiście. No to. Warren, you start. Dzień dobry. Ja tu chciałem pani postrzelić panu córkę. Halo, you're dead. No big surprise. Tora przeciwnika. No dobra, tutaj biega jeden. O kurwa, wybieg drugi. Gruba syst... Oj! Ty, ja jestem w stanie postrzelić tego grubasa chyba. Dobra. Synek! Synek, chłoną mnie tu. Tego kurwa nie da otworzyć. Nie ma problemu. Jesteśmy narażeni na ostrzał, ale chuj! Idziemy do budynku. Tate! Tate, szczyluj! Tate, szczyluj w nich! Kurwa, za jeden. A tego? Dobra, za 4. Easy peasy. Seriously? No dobra, pudło. Ile mam farta? 58. Wolę zastrzelić. Okej. Synek! Jak ja cię pierdolnę! Stań se te? Stań se tu. O! Tego co ma 3. Za trójeczkę, halo. Tego i tego nie mogę? What the fuck? Rozprysk przeładowania. No to się nie dziwię, że nie możesz. Głupia paruwo. 38, 39. Jednego i drugiego za jeden strzelisz. Ale czy możesz walnąć rykoszecik? Brak odpowiedniego celu. No dobra. El Oschro. Trafiony. Zatopiony. Dobra przeciwnika. No to mi kurwa smakuje teraz. Cipek. Tak jo. Otec. Otec Szczylo. Dobra. El Gringo. Ty. Muchacho. Zrobię ci z dupy leczo. Chyba, że... Dobra. Jest inna opcja. Czy to już będzie oflankowanie? Mogę z tej strony stanąć. Ale to już chyba nie będzie oflankowanie. Dobra. Robimy w ten sposób. Stajemy tutaj. Zasłonka. I nadal za jeden. Ach, chujnia. No jo. To teraz dojebał. Dobra. Mój tatę. Dobra. Warren, czekaj. Zmień gnata. Szczel. Dobrze. Nie wiem, czy będę robić unik, skoro
Wolałbym zabić tego typa, który idzie na Warrena. Strażnik otrzyma obrażenia 4, nie żyje. Warren! Zasuszone działa. Nie wiem, co nie stopniowo przemawiać po pierwsze. Okej. Przeładnie. Nie chciałem tej broni, ale no cóż. Taty! Szczyluj! Dobrze. No to już jest tylko szczylanie między nami. O, w końcu trafił. No, 79. Ale ci dam. Szczuł! Ty kurwo! Jakby to powiedział Gimper. Szczegółowo. Fajnie. No, to jest kurwa pięknie. To weź tu. Rynek. Masz te kurwa półosłony, żeś do jeb, żeby... Kurwa moja, ta osłona cudna! Jakże ci wyprysnę, ty... Ło! Synek! Jakżeś ty mu kurde teraz wypierdolisz? Ty jeb, mu! Hello! Cuckoo kill! El Gringo! Coś ci się chyba popierdoliło! Będziesz mi aż kakadł na rozdzielek, suko. I'm a sniper. To jest moja AWP i kurwa wsadzę jej teraz w dupę. Gień! Kurwa! Już nie masz szczęścia. There is no luck for you. For me too. For Fitter Blues. 100%. Vengeance was yours. Florence was free, and there was no one left to pursue you. At last, Florence was free. Okej. Okay. Myślałem, że to zrobię to jakoś cicho. Ale dobre ustawienie wystarczyło, żeby to zrobić w miarę szybko, w miarę przyzwoicie. Kurde, ludzie mi tu piszą, co się dzieje. Jak ja lubię telefony. Dobra. Ojej, wypierdala. Dostałem już widzę za wiadomość. Znowu razem wróciliście bezpiecznie do domu. Dalej. Kilka dni później przyszedł do ciebie spanikowany ojciec. Jego amulet zaczął rozpadać się na kawałki. Wyglądało na to, że ten diabelsko przekonujący tajemniczy jegomość okazał się oszustem. Majstrowanie przy równowadze świata nikomu nie uchodzi na sucho. Od tej pory ojciec był przeklętym mocą błyskotki. Gdziekolwiek się pojawił, przynosił ze sobą pecha. No i sposób na zdjęcie klątwy. No dobra. Zdjęcie klątwy spoko sprawa. Halo? To miejsce było pełne szumowin. Pytałeś ludzi, czy ktoś z nich nie potrafi przypadkiem zjąć klątwę. Rozmowa zeszła na wieść z miasteczka po śmierci Meksykańca. Wyjdź co wynająłeś srogiego górnika do pomocy przy ukiszeniu złota. Oczywiście, każdy ma swój niezawodny sposób. Jedni kazali się modlić, inni dać na tatce w kościele, a najwięcej polecało egzorcyzmy. Dalej. Dowiedziałeś się, że nie opodal miasteczka, pewna wróżbitka, pewnie to oszustka, ale w obecnej sytuacji uchwycisz się każdej nadziei. Chociaż może lepiej podejść do tego klasycznie, znaleźć studnię życzeń i wrzucić do niej monetę. To miejsce było pełne szumowin. Wyjście. Kościół, wróżbitka. Kościół, wróżbitka. A kościół będzie chciał pieniądze. Natrafiłeś na chatę zamieszkaną przez młodą kobietę. Plotki głosiły, że może ona przewidzieć przyszłość. Zapytałeś, ile musiałbyś zapłacić za próbę zdjęcia klątwy. 100. Ochoczo przyjęła zapłatę, ale mimo wielu prób jej działania nie przyniosły efektu.
Klątwa ciążyła na ojcu sprawiła, że poszukiwanie złota stało się niemożliwe. Wszelkie metody, nowe miejsca, wszystko zawiodło. Sytuacja była beznadziejna. Nigdy tego nie głośno nie powiedziałeś, ale jego wina była ewidentna. Wieczory coraz częściej mijały w milczeniu. Pewnego dnia po przebudzeniu znaleźliście go do ojca. Przepraszam za swoją złe decyzję, za to, co przytrafiło się matce, Florence i tobie. Widzę, że cię kocha i dlatego musiał odejść. Gdyby tylko cokolwiek to zmieniło. Nooo! Kurde. Czyli co, ja mam teraz dwie postaci? Halo, co ja zem zepsuł? Halo? Eckhart Card. No, mamy trochę więcej kart. Mamy jakiegoś szoguna. Król Kier. Sempi zmysły. No dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Mogę zrobić dwie pary. Aha, już jest? No jestem pismem. No trójki nie zrobię. Pola nie zrobię. No dobra, a ty masz tą. Kurde. Kupę mi się chce. Trzeba pójść srać. Co? Dobra, zobaczmy sposób na zdjęcie klątwy. Bóg może wywieścił tabliczkę. Zaraz wracam, ale wielebny Gerias miał reputację cudotwórcy. Za odpowiednią opłatą potrafił wyleczyć większość poważnych dolegliwości. Ci z mniej zasobów sakiewą mogli zostawić od Adra ofiary. Dobra, się z egzorcyzmu klątwy ofiarami. Zapłaciłeś, ale efekt był żaden. Wyjście. Jeszcze studnia. Najgłupsze, co można wymyślić, ale trzeba sprawdzić. To była studnia, o której słyszałeś od ludzi. Rzuć do niej monetę i wypowiedz życzenie. Mówili. Patrząc w jej głąb, zobaczyłeś złote monety błyszczące się pod taflą wody. Zszedłem na dno. Otrzymałeś 50 monet. Znaczy, pokaleczy się, ale przynajmniej kasa była twoja! Yeah. Dobra, jeszcze raz. Rzuć monetę na szczęście. Ale nie poczułeś żadnego efektu. Gdy już myślałeś, że gorzej być nie może, dziki zachód zaskoczył cię znowu. Pewnego dnia wróciłeś po ciężkiej charubie, zauważyłeś z oddali bandytów kręcących się po twoim domu. Miarka się przebrała. Zapłacą za to swoim życiem. Dalej. Serio? Ale ja bym chciał, kurwa, poeksplorować trochę. Jebo pies. Niektórzy ludzie opowiadali, że tuż przed wschodem słońca na rozstaju dróg panuje dziwna aura. Taka, która powoduje gęsią skórkę i dreszcze przebiegające po plecach. Niektórzy przysięgali, że wiedzieli tam tajemniczego jegomościa, który w pięknych słowach przedstawił im kuszącą propozycję. Jeśli oddałbyś mu kawałek siebie, uczyniłby cię bardzo potężnym. Przystałeś na tę propozycję! Poczułeś nagły przypływ sił, ale jednocześnie jakąś pustkę wewnątrz. Odwróciłeś się, by spytać nieznajomego, czy to normalne, ale gdy już tego nie... Już ta nie... Ale go już tam nie było! Jednak jakby się rozpłynął. No dobra. Jesteśmy jacyś, kurwa, teraz mega przekoksy, tak? Dostałem kartę. Ściana ognia. Strzelaj do licznych przeciwników w polu widzenia. Shit! Man! It's a big good shit. A co to jest? Dziewiątka tref, kanibal. Aktywny. Jest ludzkie mięso, by odzyskać siłę i zdrowie. Da, nie bardzo. Ale, co to jest? Sępi zmysł jest spoko. Balsam mroku jest średni. Unik jest średni. Uniku raczej nie będę chciał stosować, więc sobie wsadzę to. Więc mamy dwie pary. A ty masz resztki. Suko. Zamknij. Dobrze, tata nam zostawił spluwy, więc mogę je przekazać. Ty, Wajzo, co ty kurwa masz? Pieprzniczka. Obrażenia 5. Ej, niezły gówno. Trzeba kompłyska. Synek. Albo nic. Endosz się. Dobra. Zamknij. Co się teraz dzieje?
Dobra, gdzie można iść? Idziemy do sadu. Idziemy poeksplorować, warto trochę. Oczy tego człowieka były zaszyte sznurkiem. Siedział zupełnie nieruchomo z pistoletem w kaburze, a jego toboły leżały na ziemi, nieopodal ciebie. Przez wiele minut nie wydał od siebie żadnego dźwięku. Raz tylko pomuchał ci po powietrze. Mógłbyś zwinąć jego rzeczy i uciec, no ale ten facet miał broń. Wiedząc, że pozory często mylą, no, poszedł do szerzenia. Pogłosowałem cię chyba z głową. Wejść. No dobra, no kurwa, nie będę jeszcze kolesiowi bez oczu przeszkadzał. Bez kitu. Kurwa, ma przejebane i jeszcze gorzej. Gdy przejrzałeś przed zagajnik, zauważyłeś rzadkiego królika albinosa. Jego skóra byłaby warta niezłą sumkę, a łapki takich królików to potężne talizmany. Królik siedział i przyglądał ci się, jakby to była, miała być jego ofiarą. Jakbyś to ty miał być jego ofiarą. Twój strzał trafił go w łeb. Może to głupie, ale zacząłeś podążyć za królikiem, licząc na łup szczęścia. Podążyłeś za królikiem do lasu, ale szybko zgubiłeś jego trop. Przenikając swoją decyzję, natknąłeś się na jaskinię, która oznaczona była znakiem mówiącym o tym, że znajduje się tu złota. Zacząłeś ją na swojej mapie, aby móc ją później znaleźć. Zajebiście. Dobra, lecimy tutaj. W opuszczonym młynie zostałeś dziwną scenę. Dwóch identycznych bliźniaków. Jeden trzyma pistolet, drugi leży martwy z raną postrzałową. Widziałeś tę twarz na obwieszczeniu z poszukiwanymi osobami, ale tam był tylko jeden z nich. Zobaczył twój rewolwer, bliźniak zaoferował ci swoją broń i zaczął wykrzykiwać, że zabił swojego złego brata w obronie własnej. Pierwszorzędna robota rusznikarska. Halo? Pistolet harmonikowy. O! Ej, niezłe to gówno. Florence, masz rewolwer. To też ma kurwa obrażenia 5. A to jest chyba na bliski. Zasięg bliski. Zasięg też bliski. Średni. Bliskich. Magazynek. Dobra, dobra, fajne. Dobra, wróć. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. To było popularne miejsce wydobycia złota z osadów. Ale chyba nikt nie próbował dotrzeć do głębszych pokładów. Myk. Strata. Dalej. 40. Zysk 8 może być. Dalej. Wydobyć złoto z twardych skał. Co kosztowało cię? No, jest zysk 50 wyjścia. Trafiłeś do domu biednej rodziny o nazwisku Smallbridge. Szykowali się do wyjazdu, bo ten kraj jest zbyt niebezpieczny, ale bez pieniędzy nie mieli szans. Nie spodziewałeś się, że kiedykolwiek je oddadzą. Przyznałeś im rację, niemniej sam miałeś zbyt dużo zmartwień na głowie. Ale macie. Byli bardzo wdzięczni, powiedzieli, że będą się za ciebie modlić. Miło z ich strony, ale kto by się oszukiwał. Co to jest? Podczas eksploracji kolejce natknąłeś się na wąską szczelinę w skale. Mógłbyś się przycisnąć, ale szedłeś w dół. Zejście było długie, męczące. Pod koniec poślizgnąłeś się i doznałeś poważnego urazu. Fajnie. Odkryłeś naturalną jaskinię pełną złotonośnych skał. Zaznaczyłeś ją na swojej mapie. Oh yeah! Skarbnica. Napierdalam. Lecimy. Strata. Dalej. Strata. Kurwa, dalej. Czysta. Dobrze. Co to jest? Panie Gomnisa, miasto. Miejsce Daltona. Kurwa! Nie. Dobra. To na tyle w tym odcinku, jest trochę dłuższy, 25 minut mi się wydaje, że to jest takie maksymalne, ile mogę sobie pozwolić, na więcej. Dobrze, zatem bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Tymczasem zostawcie łapkę w górę, wpiszcie komentarz, co mam poprawić, co polepszyć, nie wiem, cokolwiek. Trzymajcie się, do zobaczenia i...